Ostatnie szlify. Dom Kultury Śnieżka już niedługo ponownie otwarty. Właśnie trwają prace wykończeniowe. Zamontowano już nowe, wygodne fotele. Mieszkańcy nie będą musieli długo czekać, by zobaczyć obiekt w nowej odsłonie. W planach jest dzień otwarty. To są ostatnie dni, gdzie Śnieżka, Dom Kultury i Renowacji jest przygotowany do oddania, do zwiedzania, do mieszkańców. Myślę, że na wakacjach ogłosimy Państwu, kiedy będzie ten dzień otwarty. W czasie tego dnia będzie można przyjść, zwiedzić, zobaczyć, jak zmieniła się Śnieżka. Śnieżka zmieniła się nie do poznania. Nowa elewacja, kostka brukowa, nowoczesna wygłuszona sala z dobrym nagłośnieniem. To wszystko mieszkańcy będą mogli zobaczyć już niedługo. Myślę, że będzie to obiekt, którym będziemy mogli się pochwalić, mówi Mariusz Szewczyk, burmistrz Dębicy. W planach są również prace na ulicy Bojanowskiego. Piękna alejka ma stworzyć spójną całość z Domem Kultury.